Właśnie, dzisiaj widzowie już nawet mnie lewicowcy nie wyzywali, bo znowu się śluby kłócą. Jakby to ja mam wrażenie, że to jest takie kółko, które jeździ dookoła cały czas. Drodzy goście, nie bądźcie zaskoczeni, nie chcemy kwiatów czy książki. My liczymy na pieniążki. Przed kościołem mała kwota, a na sali konkretna robota, para młoda. I też zapraszacie gości na wesele, żeby dali wam pieniądze. I ja napisałem, na ślub powinno się przynajmniej te 5 koła do sobie przynieść. Jak cię nie stać, to nie przychodź i do pracy, żulu. I się nawet nikt za bardzo nie sprół. Tak zwany klasyczek. Jeszcze tutaj drugiego klasyczka wrzuciłem dzisiaj. Bo ludzie się prują, a to jest akurat ciekawy temat, to jest bardzo ciekawy temat, bo polski ślub, ogólnie ślub, zawarcie związku małżeńskiego, obok wychowywania dzieci, to jest chyba najbardziej kontrowersyjny temat, jaki może być. Jak nie zrobisz tego tak, jak to zrobiła inna osoba, to się nie znasz, jesteś i ogólnie chodzi w dupę. Czyli na TikToku czasami się pojawiają jakieś tam dziewczyny czy chłopacy wrzucają, no, para młodych, ewentualnie jakaś tam inna osoba, wrzucają wyrywki z wesela i na przykład jest tam DJ. I jest gówno burza w komentarzu, jak to może być DJ na weselu, a nie kapela, ale wesele, ja nie? I tutaj analogicznie, to jest chyba jakiś pierwszy taniec czy coś takiego, bo Roxana Węgiel miała ślub, to oczywiście wokół tego też można było naczytać, czy za szybko, czy za późno. Czy źle, czy dobrze, czy wiara, czy nie wiara, Jezus Chrystus, czy bez Boga. No i ona se tańczy, nie? Jakiś taki synchrotaniec z jakimiś, nie wiem, może druhny to są? No dobra, to se tam tańczy, no whatever, nie? Taki surprise dance dla partnera, no coś takiego, czy tam dance. Jeszcze przed chwilą byli w kościele, żeby chwilę później nakłuć taniec godowy przed starym chłopem. Przypominam, że ona ma 19 lat. No stary, to jest masakra, ty. No i dobra, i ona sobie tańczy. I oczywiście jest tak, o, bo ona była w kościele, a teraz jakiś taki sensual dance robi. Ja ciotki na to patrzą i kawałek majtek jej było widać. Ja nie powiem, że wszyscy, ale bardzo wiele osób W niedzielę na 8:30 kościoła na paciorek, a od 15 najebani napierdalają żonę. Ja tak nienawidzę, jak ktoś się powołuje na wiarę i tak dalej, a sam nie do końca ukazał swoją czystość wobec tego, co mówi. Jeszcze rozumiem, jakby ktoś powiedział, kurczę, nie podoba mi się to. Spoko, to jest twoja opinia. Ale stary, zarzekać się na Biblię, że ktoś czegoś nie powinien robić, to już jest takie średnie, nie? Dobrze, ale wykluczasz normalne przypadki ludzi, którzy wierzą i są w tej wierze sumienni. I ty widzisz chorobs, bo nie słuchasz mnie uważnie. Bo nie powiedziałem, że wszyscy. Na samym starcie powiedziałem, że nie wszyscy, tylko część osób. Nawet nie powiedziałem, że większość, że prawie wszyscy. Ileś takich osób jest. Ja napisałem tak. Lepsze disco polo i przebijanie kutem balona. Branża wieśniackich wesel w Polsce ma się zbyt dobrze i silnie lobbuje, żeby każdy pił wódeczkę i tańczył do Zenka, bo inaczej Jezusa obraża. I ja wam powiem tak, jeszcze ten komentarz miałby jakiś sens, gdyby wesela rzeczywiście były silnie umotywowane religijnie, jak na przykład, bo jak na komunii byś coś takiego zrobił, no to trochę wiocha, nie? Bo komunia to jest takie, nie dość, że tam są małe dzieci, to nawet moim zdaniem alkoholu nie powinno być. Taka kolacja wierzącej rodziny, czy tam obiad bardziej niż kolacja, po nabożeństwie, po pierwszym nabożeństwie, po pierwszym sakramencie, który, czy tam po kolejnym sakramencie, do którego się przystąpiło pierwszy raz, nie? Ale wesele, tak szczerze, to ja nie wiem, czy jest coś bardziej odjebanego od rzeczywistości niż wesele. Zażygani wujkowie, zabawy, które polegają na tym, żeby młodzi się przed starszymi babciami rumienili na słowo kutas, że jakieś przebijanie kutasem balona, rozbieranie spodni, wyskakujące jajko, kto pierwszy przyniesie majtki wygrywa, no. Wiejska kapela ruchająca panią młodą na backstage'u, jakby to wszystko się dzieje, stary.
to się wszystko dzieje. Ten jeden wujek, który za dupkę łapie panią młodą albo się do cysia przysie. Tak. Oczepiny jakieś ty. Gorzko, gorzko, niech się ludzie, którzy się nie znają, ale są świadkami, niech się przeliżą. Kółciesze 45-letnich ciotek, które były o 16.30 na trwałej u fryzjera, fryzjer Grażynka. To się wszystko dzieje. A właśnie, jak nie pijesz, to ja pierdolę. Uraza, to jest najgorsze, co możesz zrobić. Idziesz na wesele, nie pijesz. I głównym tematem jest to, że 330 najebanych ludzi się ciebie pyta, czemu nie pijesz. Ja mam bardzo dobry trik, z racji tego, że ja nic nie muszę i mam wypierdolę. To jak mnie ktoś pyta, czemu nie pije, a nie chce mi się z tą osobą rozmawiać, to i mówię, że byłem alkoholikiem, i mi lekarz zakazał. I mają taką dziwną minę na zasadzie, wiesz, bo do niektórych dochodzi, że oni też są alkoholikami, ale wstyd by im się było przyznać. A ja to mówię tak otwarcie, nie? Nie byłem na jednym weselu, byłem na kilku. Byłem na... W ostatnich 2 latach na 2 byłem, stary. Tak, a media milczą. Wujek Zbigniew, zażygany, stratowany w toalecie, przy magicznymi proszkami młodych, bo kuzyn Krystian trochę fety przyniósł i reanimują dzicha tam na backstage'u. Nic się nie dzieje, wszystko jest si. A najlepsze to, ile trzeba pieniędzy przynieść na wesele. O, ja... To jest najlepszy ten. Najpierw te wszystkie ciotki i inne spierdoliny mówią, o, kiedy wesele, kiedy dzieci? Co to tak bezbożnie? A potem przychodzą na te wesele i ci dają 200 zł. Wesele to jest zajebista inwestycja, bo jak nie masz stricte bogatej rodziny i to nawet nie tyle, że wiesz, cała rodzina musi być dobrze sytuowana, że ci dużo hajsu przynieśli, tylko nie masz bogatej rodziny na zasadzie, że tata z mamą, ewentualnie teściowie, wiesz, się nie zbiją na te wesele, to tak szczerze to się zarżniesz finansowo. Bo ludzie wychodzą z wrażenia, no, talerzyk 300 zł, garnitur 8, kapela 15, każdy wódka do ręki, etc., nie? Jakby to nie jest tak, że jeśli w tym miejscu 300 zł kosztuje sam talerzyk, to księdzu nie trzeba było piątki dać za ślub. Dlatego, jak idziesz na wesele i nie chcesz być, to przynieś dwójkę, stary. Przynieś dwójkę. To już teraz tak 1500 dwójkę na parę. To nie jest najgorsze, bo przynajmniej nie przynosisz strat swoim przybyciem, nie? Ale z drugiej strony się pojawiają ludzie, którzy mówią, o, skoro mnie zaprosił, to moja obecność powinna być prezentem. No tak, tylko minus 80 koła na koniec imprezy, to też nie jest jakby dobry start w życiu, nie? Wchodzimy w życie z długami. 1502 koła za parę to jest tak, nie przynosisz strat. Uczciwie, no nie przynosisz strat. Po prostu oni wyłożyli za ciebie pieniądze, które na ciebie jakby teraz wydali, nie? Ledamiasiowi, nie pamiętam, 20 albo 25 koła. No ale to jest mój ziomek, nie? Jakby, no a poza tym byłem świadkiem. Czułem się w obowiązku. Coś koło tego, już nie pamiętam dokładnie. Ale nie, no co ty, jak Jasiek zapraszał na ślub, to wiesz, wiele osób to nie chodzi na takie imprezy na co dzień. To się pytali, nie? Wiesz, ile mają przynieść coś, ja mówię, przynieść przynajmniej dwójkę, nie zrób wiochy, nie? Kawalerski nie zapomniałem, zrobiłeś jako świadek? Myślę, że kiedyś książka o tym powstanie. Miałem w tym roku swoje wesele, kosztowało 140, a gości oddaje 170. Okej. Okay. 4 wesela w sezonie i 10 w dupę. Tylko widzicie, bo wy popełniacie jeden podstawowy błąd. Wy zapraszacie na wesela ludzi, których nie znacie. To jest następne. Bo to jest tak, zaczynasz... Ja jak miałbym zrobić wesele, tak szczerze, nie? To zaprosiłbym siostrę, mamę, 3 kuzynów. Babcia by i tak nie przyszła, bo już jest starsza. Drugiej bym w ogóle nie zaprosił. Brata mojego taty bym zaprosił z żoną. A resztę to kolegów po prostu. Jakby zaprosiłbym ludzi, z którymi na co dzień utrzymuję kontakt. Nie zaprosiłbym 6 wody po kisielu, wuja, stryja, brata, bratanka, ojca, dziadka. No nie zaprosiłbym, bo... No po jak ja mam kogoś zaprosić na wesele i zobaczyć go na sali i pytać tak mniej więcej o zgadki, wnioskować, kim ta osoba dokładnie jest i dlaczego się widzimy poza 2 pogrzebami 3 raz w życiu, to bym tej osoby nie zaprosił. Owszem, no czasami się zdarza, nie? Że nie masz 2 braci, 2 siostry, 3 przyjacieli i się hajtają w przeciągu 2 lat. No dobra, to też jest trochę inaczej. Jak masz każdemu, nie wiem, 5 koła zanieść, czy 2 koła, a nie zarabiasz jakoś super, no to wiesz, chcesz być, ale to takich ludzi się rozumie. Takich ludzi się rozumie. Ale jak ja bym, to co ja mówię, jak ja bym miał prosić ludzi, których widziałem 3 razy na oczy, wiesz, jakby dupę, to już nawet nie chodzi o to, że żal mi na ich pieniędzy, ale chuje w dupę. Nie chcę z nimi czasu spędzać. Nie spędzałem z nimi przez 30 lat czasu, a teraz nagle na weselu się pojawią. Nie, autentycznie, ja bym może
50 osób zaprosił. Z 50 osób i myślę, że to i tak jest sporo, nie? Tylko Sandra by dołożyła, nie wiem, 15 czy 20, bo dużo osób się też jakby pokrywa, nie? I jakby to, nie? Ja mam dwóch wujków, których widuję tylko na weselach, pogrzebach, ale pójdę, dobrze się z nimi kleję. Ja nie mam co z tymi ludźmi za bardzo gadać, nie? Ja nie mówię, że oni są źli czy coś, no po prostu się nie wydarzyło, no nie znamy się. No, a jak mam spędzać swój czas z ludźmi, z którymi, o których mniej wiem niż pani w Żabce, bo czasami zagada, to wiesz. Więc u mnie będzie proste, ja będę na zaproszeniu pisał, że nie ma dychy od osoby, 10 tysięcy złotych, ewentualnie 2400 euro, we going international baby, to jakby nie przychodź, panie, jakby, zatem po co ja mam się zadawać z biednymi ludźmi? Z kim przystajesz, taki się stajesz, więc wiesz, ja zaproszę ludzi, którzy mi przyniosą 100 zł, no to po 100 zł. Za 100 zł to ci mogę anegdotę opowiedzieć pod kościołem. To jest trochę jakby parkował 20-letniego Passata wśród Chironów. Jakby, no ja też nie będę prestiżu imprezy jakimiś biedusami za ten, nie? Ale jak już dojdzie do takiej sytuacji, że będzie planowany jakiś ślub, to jak najbardziej będzie można tutaj wziąć udział w kółku na świadka. W kółku na świadka, tak? Zakręcimy i zobaczymy, czy minimalnie zabrakło budżetu, czy budżet jest ginie. Tylko z góry mówię, jak wygrasz świadka, no to już musisz też wyglądać trochę na tym ślubie, nie? Garnitur 30 tysięcy loropiana to jest taki minimum. Włoska koszula szyta na miarę 1200 euro. No ale wiesz, loropiana no musi być, no. A nie, że z jakąś wełną dla idziesz z Zary. Znaczy nie. Ja też miałem taki inny pomysł, a mianowicie, żeby odjechać ślub w dresie, stary. Normalnie masz zapisane, że dress code jest taki, że masz przyjść w dresie. W jakim chcesz? Możesz przyjść takim adasiowym, lata 80. Możesz kulor talion, może być poliester z bawełną, ale może być 100% bawełna z domieszką elastanu. Majestacy to zrobili? Okej. Okay. No to ciekawe, nie? Normalnie przychodzisz, w dresie jest zajebiście.